Hej, hej! W dzisiejszym odcinku opowiem co nieco na temat insulinoterapii. Stosowana i podawana insulina jest już ostatecznym rozwiązaniem w cukrzycy, wtedy kiedy już trzustka nie działa i własnej insuliny nie produkuje lub produkuje jej znacząco za mało. Jest to też podstawowy sposób leczenia w cukrzycy typu pierwszego, tak naprawdę jedyne leczenie w tym wypadku. Natomiast w przypadku cukrzycy typu drugiego jest to tak zwany końcowy etap leczenia, kiedy już dojdzie do maksymalnego wyczerpania zapasów insuliny, i niestety też insulina jest wtedy niezbędna do podawania tym pacjentom. Chociaż, tak jak oglądaliście zeszły odcinek o lekach przeciwsukrzycowych, to jednak mamy dosyć sporą linię obrony różnymi lekami przed tym, żeby nie doszło do tego momentu, kiedy trzeba będzie podawać insulinę, ale niestety insulinę koniec końców podawać trzeba. Insulina najczęściej pacjentom podawana jest podskórnie, pacjenci sami podają sobie insulinę. Jeżeli cofnęlibyśmy się do lat 80. XX wieku, to wtedy jeszcze funkcjonowały insuliny świńskiej bydlęce, produkowane z trzustek, świn i, i tych różnych bydląt. Natomiast aktualnie tworzy się insuliny rekombinowane, czyli takie ludzkie insuliny i dodatkowo jeszcze analogii, czyli te insuliny ludzkie dodatkowo zmodyfikowane, aby uzyskać okres ich właściwości farmakokinetyczne. Jeżeli chcielibyśmy podzielić insuliny na jakieś takie główne grupy, to możemy podzielić je na tak zwane insuliny ludzkie, czyli stworzone metodą tych rekombinacji genetycznych i produkowane przez różnego rodzaju albo bakterie, albo drożdże. Dokładnie aminokwas w aminokwas, taka insulina jak insulina ludzka. Natomiast są jeszcze analogi, czyli zmodyfikowane cząstki tej insuliny ludzkiej w taki sposób. No, żeby miały odpowiednie funkcje. Jeżeli chodzi o ludzką insulinę, to dzielimy ją na insulinę krótko czyli insulinę regularną, zwyczajną, normalną, neutralną, kilka ma nazw, zaraz o tym, czy też insulinę średnio długodziałającą tak zwaną insulinę NPH, inaczej nazywaną insuliną izofanową. Natomiast analogi dzielą się na szybko działające, wśród nich jest Aspart, Lispro czy glulizyna. Natomiast długodziałające insuliny to insuliny glargina. Detemir czy insulina degludek. Nazwy grup insulin wskazują też również na to, jak długo te insuliny działają i w jaki sposób one działają, a o określonych tych grupach właśnie teraz dokładnie opowiem. Warto nadmienić, że praktycznie standardowo wszystkie insuliny występują w stężeniach 100 jednostek na mililitr, więc no, odpowiednio kiedy będziecie używać, jeżeli inaczej nie jest podane na opakowaniu, to stężenie w jednym mililitrze jest 100 jednostek insuliny. Pierwsza z insulin, o której powiem, to jest insulina regularna, nazywana również insuliną neutralną, krystaliczną, starą, normalną czy rozpuszczalną. I to jest właśnie ta insulina jedyna z grupy tych insulin krótkodziałających. I w nazwach preparatów różnego rodzaju często pojawi się literka R. Albo słowo RAPID. I to oznacza, że to jest właśnie ta insulina krótkodziałająca. I ona jest identyczna z tą insuliną ludzką produkowaną przez nas, tylko że ona jest produkowana właśnie tymi biotechnologicznymi metodami przez albo bakterie E. coli, albo przez drożdże piekarnicze. I dodatkowo do preparatu tych insulin regularnych dodawane są jony cynku. I te jony cynku powodują, że wokół tych jonów te cząsteczki insuliny tworzą najpierw dimery. A łącznie takie heksamery, czyli cząsteczki, sześć cząsteczek insuliny zgromadziło się wokół jonu cynkowego. I po tym, jak on jest. Podane podskórnie, do tkanki podskórnej, właśnie w, tym, w tej podaży, to stopniowo od tego cynku oddysocjowują najpierw te dimery, a następnie te dimery rozkładają się na monomery i te monomery już są wchłaniane do krwi. To, że to występuje w takiej formie, pozwala na to, że insulina od razu natychmiast w całości. Nie wchłania się do krwi, tylko to uwalnianie jest powolne i stopniowe. Dlatego też insulinę regularną stosuje się raczej do posiłku i podaje się ją z wyprzedzeniem, około 30 minut przed posiłkiem, żeby w czasie spożywania już zaczęła działać ta insulina. Mówiąc o insulinach, często też mówimy o takich elementach jak początek działania, szczyt czy też maksymalne działanie i ten moment, w którym już kończy się działanie tej insuliny. Więc początek działania insuliny regularnej to jest 30 minut. Szczyt osiąga działania po mniej więcej godzinie do 3 i ostatecznie ona jest w stanie utrzymywać się we krwi i działać jeszcze do 6, maksymalnie 8 godzin. I insulinę regularną, w odróżnieniu też od innych insulin, znaczy jeszcze jedne też mogą mieć taką właściwość, ale o tym zaraz, bo mówiłem Wam, że insuliny normalnie one są podawane podskórnie, ale czasami, szczególnie u pacjentów hospitalizowanych w ciężkich Stanach trzeba podawać insulinę dożylnie, więc insulinę regularną można jak najbardziej podawać dożylnie i to warto pamiętać, że oprócz podskórnie ona również może być stosowana dożylnie. Kolejna insulina, o której opowiem, to insulina NPH, nazywana również izofanową i należy ona do insulin średnio długo działających, czy też inaczej o pośrednim czasie działania. I często te preparaty mają w sobie literkę N, że coś tam, coś tam, N to wskazuje, że to jest ta insulina NPH. I co ją wyróżnia? Właśnie to, że oprócz w cynku, w roztworze znajduje się takie białko, protamina i wokół tej protaminy przyłączają się do każdej protaminy cztery kawałki insuliny i ta protamina, do której przyłączona jest insulina podawana podskórnie, to dopiero podskórnie zaczynają działać enzymy proteolityczne, które tą protaminę, która jest białkiem, rozkładają i wraz z rozkładem Protaminy, uwalniają się monomery, właśnie insulin, do krwi, i ta insulina jest właśnie do krwi wchłaniana. I przez to, że trochę czasu zajmuje, zanim te enzymy tą protaminę rozłożą, to dlatego też wchłanianie do krwi jest dosyć powolne i też długo uwalniana jest ta insulina, czyli po podaży podskórnej, ona przez dosyć długi czas się uwalnia, więc czas maksymalny działania tej insuliny jest długi. Stąd też często ta insulina jest wykorzystywana jako insulina bazowa w takim modelu, o którym powiem baza bolus. Bo o co chodzi? Chodzi ogólnie o to, że... Że insulina fizjologicznie wydzielana jest w pewnym bazowym, podstawowym poziomie cały czas. Plus dodatkowo w momencie, kiedy spożywamy pokarm, trzustka wyrzuca dodatkową ilość insuliny. I tutaj, podobnie chcąc podawać insulinę pacjentowi, który jest zupełnie od niej zależny, często chcemy właśnie podać insulinę, która będzie dosyć długo działała jako taką insulinę bazową. A insuliny o krótkim czy szybkim tym działaniu podajemy jako te bolusy dodatkowe, i one są podawane do posiłku. Tak tutaj, ta insulina NPH, przez to, że ona działa długo, no to jest tą insuliną. Insuliną często bazową. Oprócz tego jest wykorzystywana jako składnik mieszanek insulinowych, bo często u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, którzy no, przechodzą powoli na insulinoterapię, to możemy im podawać insulinę w sposób taki nie do końca, że tak powiem, w 100% skrupulatny co do jednostki, tylko możemy zastosować właśnie takie mieszanki. I ta insulina NPH znajduje się w insulinach, w mieszankach takich dwufazowych. Co to oznacza? Że jest tam insulina krótko działająca, czyli ta neutralna, ta, która ma już po pół godziny działanie, tak. I do tego mamy jeszcze tą insulinę średnio długo działającą, czyli insulinę NPH. Czyli w tym momencie mamy te różne mieszanki, gdzie właśnie w jednym wstrzyknięciu mamy zarówno krótko działającą insulinę i średnio długo działającą, i ta krótko zapewnia jakiś taki pik tej insuliny na posiłek, a ta średnio długo no, utrzymuje ten taki bazowy poziom. I zawartość tej insuliny krótko względem tej średnio długodziałającej no jest różna i to w procentach się wyraża. I to może być tej insuliny krótko w tym roztworze, w tej mieszaninie 20%, 25%, 30%, 40%, 50%. Stąd, jeżeli mamy różne nazwy mieszanek, które tutaj też w nazwach mają często słowo mix, to dodatkowo pojawia się literka np. 2. 4, 3, 5 albo 25 albo 30 i jeżeli w tym jakimś coś tam miks 4 mamy, to wiemy, że tam jest 40% insuliny krótkodziałającej, a to pozwala mniej więcej dopasowywać mieszankę do pacjenta i do jego potrzeb. No i czas działania tych insulin też w dużej mierze zależy od tego, jak dużą dawkę podamy wtedy podskórnie. Taka insulina, początek działania dopiero się zaczyna od pół godziny do półtorej, natomiast szczyt jest w przedziale między 4-12 godzin, a koniec działania 18-20. Czyli jak widzicie, te insuliny NPH, one faktycznie są średnio długo działające i są wykorzystywane jako bazowe, ponieważ one we krwi długo się utrzymują. Pamiętacie, regularna to było 6-8 godzin, a tutaj ta właśnie izofanowa to ma 18-20, czyli super jest pod względem tego, że to to jest ta baza uwalnianej tej insuliny. Co jeszcze warto pamiętać, że tej insuliny nie wolno podawać dożylnie, ponieważ jest to insulina, która jest w takiej dosyć zawiesinie i no niekoniecznie dożylnie nie powinno się jej absolutnie tej insuliny podawać. Przejdźmy teraz do tych dwóch grup analogów insuliny, czyli pierwsze są analogi szybko działające, czyli te insuliny szybko działające, które tam były na tym schemacie, tak? I chodzi o to, że pojedyncze aminokwasy w insulinie zostały zmodyfikowane w ten sposób, żeby ta insulina działała szybciutko. I o co tu chodzi? Są te trzy podstawowe typy: insulina LISPRO, aspart i glulizyna. I o co chodzi? W insulinie LISPRO, w pozycji B28 i B29, czyli chodzi o to, że ta insulina składa się z dwóch łańcuchów: łańcucha A i łańcucha B. I tam, są, tam jest naprawdę w sumie niedużo tych cząsteczek aminokwasowych, więc te każdy aminokwas jest tam ponumerowany. Tak? No i w każdym razie w tych pozycjach dochodzi do zamiany. Proliny z lizyną zamieniane są po prostu miejscami, stąd możecie skojarzyć stąd nazwa tej insuliny: lys, pro, lizyna, prolina. Tak? Natomiast w asparcie jest tak, że w pozycji B28 prolina jest wymieniana, jest wyciągana, a w jej miejsce jest wstawiana kwas asparaginowy. No i w ten sposób powstaje insulina aspart. Natomiast w glulizynowej też są zmiany w pozycji B3 i B29. Arginina zamieniana jest na lizynę. Natomiast lizyna na kwas glutaminowy. No i jest elegancko. No i efektem tych zmian jest to, że one mają mniejszą zdolność do tworzenia heksamerów, czyli prościej, szybciej wchłaniają się do krwi, dlatego powinny być Podawane tuż przed posiłkiem, mniej więcej tak 15 minut, ale nawet chwilkę przed zaczęciem jedzenia, jak zostaną podane, to się nic nie stanie. I to też wpływa właśnie na początek działania. Jak pamiętacie, regularna, ta krótko działająca, która też mogła być podawana do posiłków, ona działała po pół godziny. Tutaj już mamy początek działania po 15 minutach w Lisporowo, asparcie glulizynie 10-20, więc to jest no fajne, szybkie działanie. Szczyt działania Lispro 40-60 minut, asparcie mniej więcej od godziny do 3, Tutaj glulizyna 1,2, czyli ten szczyt też dosyć szybko osiąga, a ostateczny koniec działania jest maksymalnie do 5 godzin. Czyli taka insulina to jest pyk, szybko mamy pik, wzrost stężenia insuliny, szczyt działania i do 5 godzin już ta insulina praktycznie znika, i warto pamiętać, że analogi szybko działające to jest druga grupa insulin, które mogą być podawane dożylnie. I tu jest właśnie cała magia, tego że właśnie te krótko działające, czyli ta regularna, zwyczajna, czyli niezmodyfikowana w żaden sposób, i te szybko działające analogi to są te dwie grupy, które mogą być podawane dożylnie. No, i ostatnia grupa insulin to analogi długodziałające, tak zwane insuliny długodziałające. I znowu to jest modyfikacja, która umożliwiła zmianę właściwości. I te właściwości tym razem są w tą stronę, żeby ona bardzo powoli powoli się uwalniała. W insulinie glarginę jest tak, że zostały dołączone dwie argininy, i jeszcze tam coś tam zostało pozamieniane w łańcuchu, a jakiś aminokwas. W każdym razie to nie jest aż tak istotne, ważne jest, jak to wpłynęło na właściwości. Właściwości zmieniły się w ten sposób, że glargina jest lepiej rozpuszczalna w kwaśnym pH. A natomiast w kance podskórnej no, to pH wcale nie jest kwaśne, więc wtedy wytrąca się w kryształy i od tych kryształów powolutku, powolutku stopniowo oddysocjowują kolejne elementy tej insuliny i działają, tak? Bo te insuliny zostały tak zmodyfikowane, żeby dłużej się uwalniały, ale nadal one mają swój efekt. No ten farmakokinetyczny, no, kinetyczny, że one działają na komórki i robią wszystko co normalne insuliny robią, tak? Natomiast w insulinie detemir dołączona jest reszta takiego kwasu tłuszczowego, przez co ta insulina silnie łączy się z albuminami tam w miejscu wstrzyknięcia i też stopniowo od tych albumin oddysocjowuje, przez co przez długi czas się uwalnia. Degludek również tam jest jakiś kwas tłuszczowy dołączony, coś tam też jest pozmieniane i ostatecznie ona tworzy takie multiheksamery, czyli jak sześć, to jeszcze te szeostki na siebie sklejają się i się robi wielka, wielka kopa. I z tej wielkiej kopy też odysocjowują stopniowo i powoli. No i właśnie tak jak mówiłem, taki jest efekt, że one są długotrwale, stopniowo uwalniane. Czyli one również są stosowane jako insuliny bazowe, które mają no, udawać to podstawowe, bazowe uwalnianie tej insuliny, dlatego początek działania on nie musi być od razu i w sumie po półtorej, dwóch godzinach, w przypadku insuliny degludek nie mamy takich pełnych danych w którym momencie można uznać ten początek i to jeszcze te analogi długo działające, one też nazywane są tak zwanymi insulinami PICLES znaczy, że one nie mają piku działania, nie mają szczytu działania. Oprócz detemir, który ma taki lekki, delikatny szczyt między 3, 3 a 14 godziną, gdzieś tam pomiędzy, ale tak naprawdę glargina degludek, one nie osiągają takiego piku wysokościowego. One są tak powoli uwalniane, że ten poziom, jeżeli byśmy narysowali taki graf, to on będzie cały czas taki poziomy, 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 poziomy się utrzymywał. Dlatego mówimy o tych analogach długodziałających, że to są też Insuliny bezszczytowe, bo nie mają tego szczytu działania ich czas działania też jest super, bo to jest około 24 godzin, a w przypadku degludek to w ogóle od 48 do 72 godzin, więc to są insuliny mega długo działające, dlatego świetnie sprawdzają się jako insuliny bazowe i warto pamiętać, że ich również nie wolno podawać do żylnie, więc zapamiętajcie sobie te insuliny, które są. Podawane jako bolusy do posiłków, to one są świetne, można je podawać dożylnie. Natomiast te stosowane jako bazowe, czyli NPH i analogi długodziałające, to są takie insuliny, których nie wolno podawać dożylnie. Skoro już przedstawiłem wszystkie te typy insulin, to przejdźmy do modeli insulinoterapii. Pierwsza, o której powiem, to jest insulinoterapia prosta. Ona jest stosowana u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, gdzie pacjent miał leki przeciwcukrzycowe, ale on nie osiągał tych docelowych wartości HBA1C, więc trzeba już włączyć pacjentowi insulinę. No i tutaj raz dziennie jest podawana insulina, jedynie ta insulina bazowa. I tu może być podawana insulina NPH, czyli izofanowa, albo ten analog długodziałający, czyli te detemir, degludek. I to jest właśnie taka terapia naprawdę przejściowa przed przejściem na pełne leczenie insuliną, czyli takie pierwsze wprowadzanie powoli insuliny u pacjenta. No i jest właśnie wtedy stosowana, kiedy kilkoma lekami przeciwcukrzycowymi leczymy, ale niestety no, nie udaje się uzyskać. I jak wprowadza się insulinę u pacjenta, który do tej pory nią nie był leczony. To taką początkową, bazową dawkę insuliny daje się 10 jednostek albo 0,2 jednostki na kilogram masy ciała pacjenta. I w zależności jak u pacjenta te glikemie wyglądają, to podajemy to albo wieczorem, kiedy jest hiperglikemia u pacjenta nadczo, a jeżeli u pacjenta naczczo jest hipoglikemia, czyli po nocy pacjent się budzi z niskim cukrem, to lepiej na noc mu nie dawać tej insuliny, a lepiej podać mu rano, zaraz, nie wiem, koło śniadania. Tak, żeby ta baza zaczynała się dopiero rano, tak, bo jeżeli pacjent rano ma hiperglikemię, no to chcemy podać wieczorem, żeby przez wieczór do samego rana insulina działała i nie doprowadzała do hiperglikemii naczczo, a jeżeli naczczo mamy hipoglikemię, znaczy, że lepiej, żeby w nocy ta insulina nie szalała, tylko podajemy ją dopiero rano. I naszym docelowym, naszą docelową wartością jest taka, żeby pacjent miał glikemię nadczo między 70 a 130 mg na decylitr. I po to, żeby to osiągnąć, co kilka dni zmieniamy dawkę insuliny, podnosimy albo w dół o 2-4 jednostki. I na przykład, jeżeli pacjent ma hiperglikemię, czyli budzi się z za dużą, no to na przykład dokładamy mu jeszcze 4 jednostki i obserwujemy, mierzymy cukry na przez kilka dni i sprawdzamy, no jak jak to wygląda. Na przykład jeżeli na czczo pacjent się budzi z hipoglikemią, no to o 4 jednostki zmniejszamy dawkę insuliny, bo się okazuje, że dla tego pacjenta jest za duża, bo chcemy mieć 70-130 czczo. Jeżeli pacjent pomimo takiego leczenia nadal ma hba 1 c powyżej 7%, który jest takim docelowym wartością, żeby było poniżej 7%, albo zapotrzebowanie na insulinę, które policzymy, wynosi powyżej od 0,3 do 0,5 jednostki na kilogram, tak, żeby utrzymać 70 na 30, będziemy musieli dużo, dużo więcej tej insuliny podawać, no to warto w tym momencie przejść na insulinoterapię złożoną czyli kolejny etap. I przechodząc z tej insulinoterapii prostej, możemy wejść właśnie w tą insulinoterapię złożoną i też są różne metody tej insulinoterapii złożonej. Wspominałem o mieszankach, tak? I to jest taka podstawowa insulinoterapia u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Tam są tylko dwa wstrzyknięcia tych mieszanek. To jest dobre u pacjentów starszych, którzy no nie do końca ogarniają, jak to sobie podawać tą insulinę, więc jeżeli jest ograniczone do tylko dwóch wstrzyknięć, to jest całkiem nieźle, ale niestety Wtedy też są wymagane stałe pory posiłków i określona ilość posiłków, no żeby unikać zjawiska hipoglikemii. I w tych mieszankach insulinowych to mówiłem o mieszankach, które zawierają insulinę NPH z insuliną krótkodziałającą i to jest to, co tutaj jest pierwsze narysowane. ale również są mieszanki, które zawierają insulinę te analogowe, czyli analogi szybko działające, jak aspart czy Lispro, i dodatkowo ten aspart zawiera na przykład zawisinę protaminową aspart, czyli ten nasz analog aspart przyklejony z protaminą. I przez to jest ten drugi, jakby, typ insuliny tutaj który zapewnia tą bazową, dłuższe działanie i takie połączenie aspartu z zawisiną protaminową aspartu to jest na razie jedno na rynku i ono się nazywa Nowomix, czyli widzicie, Mix jest w nazwie, albo Lispro z zawiesiną protaminową Lispro jest na przykład Humalog Mix i to też jest jakby jedyny, yy, jedyny taki, bo krótko działająca z insuliną NPH to jest bardzo dużo różnych tych mieszanek o różnych tych stężeniach a tutaj są no, te rodzaje, te pojedyncze tak naprawdę sztuce tego aspartu z tą zawiesiną i Lispro. No i teraz przedstawię Wam w jaki sposób to wygląda na takim grafie, gdzie jest podawane jakby stężenie tej insuliny we krwi. Więc mamy mieszankę, tak? Taką zielono-czerwoną, czyli ona zawiera zarówno tą jakąś tam tą insulinę krótko albo szybko działającą i tą bazową dodatkowo. I wtedy do podaży tych pierwszych posiłków śniadania, drugiego śniadania, mamy ten bolus taki posiłkowy, jednocześnie mamy ten bolus długo działający, który ileś tam sobie trwa, i on tam stopniowo osiąga szczyt po iluś tam godzinach, i on ileś tam działa. I tak wygląda to ta pierwsze wstrzyknięcie, a drugie wstrzyknięcie, które jest wieczorem, no jakiś czas przed kolacją, to również na czas kolacji, tej drugiej kolacji, która mniej więcej o godzinie 22 sensownie żeby była, no to znowu pokrywa to zapotrzebowanie na to większość tych posiłków, i również z tym jest ta insulina ta bazowa, która potem już do rana też jakoś nakłada się na to, tak? I to widzicie, no, w ten sposób mając w mieszance jedno i drugie, jesteśmy w w stanie jakoś tak sensownie tym zarządzić. Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli wchodzimy już w insulinoterapię złożoną, wycofujemy się z leków, które nasilają wyrzut insuliny, takie jak inkretyny czy pochodne sulfony lomocznika, ponieważ one wtedy zwiększają ryzyko hipoglikemii, a tego za bardzo nie chcemy. I dodatkowo też, jeżeli mamy te mieszanki, to całą jakby dobową dawkę, którą chcemy podać. W rozbiciu na te dwa wstrzyknięcia, to robimy tak, że dawkę dobową zazwyczaj dzielimy, na przykład w stosunku 2 do 1, czyli. Ta dawka poranna jest dwa razy większa albo 3 do 2, ale zawsze ta dawka poranna jest większa. Dlaczego? No, dlatego, że ona jest, na, przygotowuje nas cały, na cały dzień pełen posiłków, natomiast już ta wieczorna, ona tam jest raptem kolacja, druga kolacja i to ma lecieć aż do śniadania. Dlatego lepiej, żeby ta druga dawka była mniejsza od tej pierwszej, bo ta pierwsza nas no, przygotowuje na ten cały dzień jedzenia różnych posiłków. Ale z tej insuliny terapii prostej w insulinoterapię złożoną możemy wyjść w inny sposób, tak? Bo ta prosta to była po prostu jedna bazowa wieczorem. A i można z niej przejść na mieszanki dwa razy dziennie albo na tak zwany model baza plus, czyli to jest taki też pośredni pomiędzy no, taką insulinoterapią intensywną, gdzie są cztery wstrzyknięcia insulin, ale no, to jest już trochę więcej, bo mamy nadal bazę, która do tej pory była powiedzmy taka sama, jak pacjent ją stosował i mamy powiedzmy tą bazę, insulinę NPH, która tam jest we krwi i ileś tam, no, się utrzymuje. Gdyby na przykład to był analog długodziałający, to nie byłoby tego szczytu, tylko cały czas kreska pozioma, linia prosta, jakby się by utrzymywał ten poziom. I dodatkowo do posiłków dokładamy bolusy, na przykład najpierw jeden bolus dziennie, potem dwa bolusy dziennie. I to są bolusy z insuliny albo krótko działającej, wtedy pamiętamy pół godziny przed posiłkiem, albo analogu szybko działającego, praktycznie bezpośrednio przed posiłkiem, tam jest około 15 minut. I wtedy mamy ten dodatkowy jedno wstrzyknięcie, na przykład do dużego śniadania, ale na przykład. To nadal nie wystarcza, no to na przykład pacjentowi dołożymy jeszcze jeden bolus do na przykład obiadu, i wtedy ma dwa bolusy do posiłków i tą bazę, tak? Czyli można powiedzieć, że do, tego, do tej bazy w insulinoterapii prostej dokładamy po prostu bolusy doposiłkowe. I o ile jeszcze dwa wstrzyknięcia, no to jest ten model Baza Plus, a potem, jeżeli mamy więcej niż te trzy wstrzyknięcia, czyli cztery wstrzyknięcia, to już jest insulinoterapia złożona, nazywana też insulinoterapią intensywną, czyli tak zwany model Baza Bolus. I to jest podstawowy model u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Czyli jak jest pacjent z cukrzycą typu pierwszego, rozpoznajmy cukrzycę, on od razu wchodzi na insulinoterapię intensywną, wymaga jej, czyli tego modelu Baza Bolus. Natomiast u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, którzy wymagają pełnej insulinoterapii, bo te wcześniejsze modele ani mieszanki za bardzo nie były fajne, ani ani te do, do, dorzucane bolusy nie wystarczały, no to również w końcu dochodzimy do tego ostatniego etapu, czyli tej najbardziej złożonej, gdzie są minimum cztery wstrzyknięcia insuliny. Przy czym jest nadal insulina bazowa, to może być insulina NPH, ale już to mogą być też analogi długodziałające i w przypadku pacjentów z cukrzycą typu pierwszego Szczególnie dużo częściej jednak stosuje się te analogi już długo działające, no ze względu na to, że one nie mają tych pików, są bardziej przewidywalne, no nie mogą aż tak zaskoczyć. I dodatkowo do każdego większego posiłku, czyli minimum trzy razy dziennie, jest bolus krótko albo analogu szybko działającego. Łącznie mamy cztery podania insuliny. Widzicie w ten sposób, tak? Czyli jest ta bazowa zapewniona przez NPH albo analog, plus 3 bolusy minimum do każdego większego posiłku i wtedy to jest ta insulinoterapia bardzo intensywna. I tą dawkę bolusu, która jest podawana do posiłku, pacjent oblicza na podstawie zawartości węglowodanów i też białek tłuszczów, to są tak zwane wymienniki węglowodanowe, czy wymienniki białkowo-tłuszczowe. I odpowiednio na podstawie ilości tych wymienników w pokarmie. Wymiennik węglowodanowy to jest 10 gram węglowodanów. W przypadku wymienników białkowo-tłuszczowych to się liczy trochę bardziej skomplikowanie, ale no na podstawie tego aktualnej glikemii, teraz u pacjenta, no jest wyliczane, ile podać tej insuliny. No To już jest trochę bardziej skomplikowane. No i teraz też najnowsza, najbardziej w sumie popularna u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego to jest osobista pompa insulinowa, czyli pompa, która zawiera analog szybko działający i z tej pompy, takim no, takim kabelkiem, jest taki nalepiany podskórnie, takie, takie wkłucie i przez to wkłucie ta insulina jest wciąż podawana. I ta insulina szybko działająca zapewnia stałą podaż bazową, czyli po troszeczkę ona jest podawana cały czas plus jeszcze pacjent kiedy spożywa posiłek to dodatkowo oblicza sobie bolus do posiłku tam też w tych pompach są tak zwane kalkulatory bolusa można tam sobie wyliczyć ile tam trzeba no i dodatkowo jeszcze ten bolus też jest podawany i wskazania do osobistej pompy to są szczególnie u pacjentów z chwienną cukrzycą czy takim zjawiskiem brzasku czyli dużą hiperglikemią w godzinach porannych też w momentach, kiedy chcemy za wszelką cenę mieć normoglikemię, czyli w przypadku ciąży, zespół stopy cukrzycowej leczenia, czy konieczności stosowania małych dawek, czyli szczególnie u dzieci, kobiet w ciąży, ale dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego praktycznie od razu są kierowane do specjalistycznych ośrodków, oddziałów diabetologii dziecięcej. Tam też są refundacje na te pompy, i praktycznie małe dzieci to tylko na pompach jeżdżą. W Polsce, no i w przypadku też złego wyrównywania metabolicznego w tych wielokrotnych wstrzyknięciach, czyli w tych minimum czterech nawracających epizodach hipoglikemii, czy nieodczuwaniu hipoglikemii, czy w przypadku nieregularnego stylu życia i pacjent nie może sobie pozwolić, żeby zawsze o tych godzinach jeść posiłki, bo coś tam, bo coś tam, no to on sobie może regulować, no tam, ile tej insuliny jest podawane. No niestety, wadami jest to, że może zdarzyć się awaria pompy, przytkać się ten, ten, ten kabelek. Podający, no i niestety może dojść do hiperglikemii czy też kwasicy. W związku z tym, w miejscu w kłucia, gdzie jest ta insulina podawana, e, może dojść też do infekcji, no czy też w złych ustawieniach, jak za dużo tej insuliny podamy, no to będzie hipoglikemia. No i u pacjentów, gdzie już to jest nierefundowane, czyli u dorosłych, no to jednak cena pompy insulinowej może być dla niektórych e, tym elementem, no zaporowym. I w ogóle co jest super, że coraz częściej te nowoczesne pompy są kompatybilne z systemami CGM, o których mówiłem, czyli te. Ciągłego monitorowania glukozy, i często jest tak, że w ogóle ten system CGM jest w stanie od razu przesyłać informacje na pompę, i pompa w pewien sposób też może sama regulować ilość podaży tej insuliny bazowej na podstawie tego, jakie są tam tendencje, czy jest ryzyko hipoglikemii, czy nie. No to wtedy ona na przykład zmniejsza to podawanie. No tam są w ogóle cuda, ale to też trzeba by opowiadać, opowiadać, a niestety też w całości nie o tym jest odcinek. I na sam koniec, już tak naprawdę, tego, co mówiłem o insulina. To chciałbym przypomnieć działania niepożądane insuliny. No, najważniejsze to jest hipoglikemia, gdzie te insuliny jest podane za dużo, czyli spadek glukozy poniżej 70 mg na decylitr, również reakcje alergiczne, ale od kiedy wycofano się z tych bydlęcych, czy tam tam krowich, czy tam jakichś tam, no to i zostały wprowadzane insuliny ludzkie, to bardzo rzadko takie reakcje są, ale jest taki problem jak lipodystrofia, czyli jeżeli pacjent na przykład ustawicznie cały, cały czas w jedno to samo miejsce podaje sobie insulinę, no to może dojść do zaniku podskórnej tkanki tłuszczowej, jak tu widzicie w tym, przy, w tym właśnie przypadku klinicznym. Niestety jest taki no, no, dziura, praktycznie krater, i tam właśnie tej tkanki tłuszczowej zanikło. A z drugiej strony, teraz nawet częściej niż lipodystrofia, dochodzi do lipohipertrofii, to jest również wynik podaży insuliny w to samo miejsce i lokalnie insulina, działając na adipocyty prowadzi do ich no, przerostu, tak? I w ten sposób, tak jak tutaj na brzuchu, są takie wybrzuszenia wynikające z tej podaży w to samo miejsce, również insuliny. No i stosowanie insulin może wiązać się również z ryzykiem wzrostu masy ciała pacjenta. Z tego odcinka przede wszystkim warto wynieść to, jakie są te cztery grupy insulin, które to są ludzkie, które to są analogi, czym się różnią te długo działające od krótkodziałających czy tam szybko działających, to w jaki sposób prowadzona jest insulinoterapia, żeby wiedzieć, że są właśnie te insuliny stosowane jako baza, są te stosowane jako bulusy do posiłku. I myślę, że zapamiętanie tego to już sprawi, że będziecie naprawdę y, dosyć sporo na temat insulinoterapii wiedzieć, a przynajmniej mam nadzieję, że wystarczająco. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!